Słuchaj z Czytelnikiem. Podcast o nas, współczesności, świecie i literaturze. Zaprasza wydawnictwo Czytelnik. Prezentujemy fragment książki o Samudazaja Zatracenie w tłumaczeniu Henryka Lipczyca. Czyta Marcin Franz. Wstęp Widziałem trzy fotografie tego mężczyzny. Na pierwszej mniej więcej dziesięcioletni chłopiec stoi nad ogrodowym stawem w otoczeniu licznej grupy kobiet, dziewcząt, prawdopodobnie jego starszych i młodszych sióstr i kuzynek. Jest w plisowanych spodniach hakama z materiału w szerokie pasy, głowę przechyla w lewo pod kątem około 30 stopni i wykrzywia twarz w brzydkim uśmiechu. Brzydkim? No tak, ktoś niewrażliwy na urodę mógłby rzucić zdawkowo. Ach, jaki uroczy chłopczyk! Zapewne można by dopatrzeć się w tej uśmiechniętej twarzy jakiegoś śladu uroku. Jednak każdemu, choć trochę obeznanemu z pięknem, dość byłoby raz spojrzeć na tę niby wdzięczną postać, by burknowszy, co za paskudny dzieciak, odrzucić zdjęcie ze wstrętem tak, jak się strzepuje obrzydliwego robaka. Wystarczy uważniej przyjrzeć się uśmiechniętej twarzy dziecka, by poczuć odrazę. -Bo to nie jest twarz uśmiechnięta. To dziecko wcale się nie śmieje. Świadczą o tym choćby mocno zaciśnięte pięści chłopca. Ludzie nie śmieją się z zaciśniętymi pięściami. To małpa, uśmiech małpy, wykrzywiona w obrzydliwym grymasie twarz. Jej utrwalony na zdjęciu wyraz mógł przyprawić o mdłości. Tak bardzo odpychające było pomarszczone oblicze chłopca. Nigdy przedtem nie widziałem dziecka o tak nieodgadnionym wyrazie twarzy. Na drugiej fotografii twarz jest zmieniona nie do poznania. Zdjęcie przedstawia ucznia albo studenta, może z czasów licealnych, a może uniwersyteckich, ale chłopak jest na nim uderzająco przystojny. Chociaż i w tym przypadku jakoś dziwnie nie mamy wrażenia, że patrzymy na żywego człowieka. Ma na sobie mundurek z wystającą z górnej kieszonki chusteczką. Siedzi na wiklinowym krześle, z nogą założoną na nogę, no i, oczywiście, uśmiecha się. Tym razem nie jest to jednak uśmiech małpy o pomarszczonej twarzy, lecz starannie wystudiowany uśmieszek i jest w nim coś, co nie pozwala uznać go za naturalny ludzki uśmiech. Brak mu jakiejś mięsistości, solidności, cielesnej realności ludzkiego życia. Postać lekka, nawet nie jak ptaszek, co najwyżej jak ptasie piórko, jak kartka papieru. No i uśmiecha się. Wszystko w najdrobniejszym szczególe wystudiowane. Pozer, zgrywus, laluś. Nie. To wszystko nie to. Z pewnością nie można tego nazwać elegancją, a gdy przyglądamy się uważnie, zaczynamy dostrzegać w sylwetce tego ucznia przystojniaczka coś upiornie odpychającego. Nigdy przedtem nie zdarzyło mi się widzieć przystojnego młodzieńca o tak zagadkowym wyglądzie. Ostatnie, trzecie zdjęcie było naprawdę przerażające. Głowa wydaje się przyprószona siwizną, choć wieku tej postaci trudno byłoby się domyślić. W okropnie zaniedbanym pokoju, na zdjęciu widać wyraźnie, jak w trzech miejscach osypuje się ze ściany tynk, siedzi w kącie człowiek, grzeje ręce wyciągnięte nad niewielkim grzejnikiem ale tym razem nie uśmiecha się. Twarz pozbawiona wyrazu. Miałem dziwne wrażenie, że na tej przejmującej fotografii widzę kogoś nieżywego, że to trup z wyciągniętymi nadgrzejnikiem rękoma. Nie tylko to było dziwaczne. Ponieważ twarz na zdjęciu była dość duża, mogłem dokładnie przyjrzeć się jej rysom. Czoło pospolite, zmarszczki na czole zwyczajne, brwi zwyczajne. I oczy, i nos, i usta, i broda wszystko w tej twarzy pozbawione było wyrazu. Nic jej nie wyróżniało. Od patrzę na fotografię, zamykam oczy i już tej twarzy nie pamiętam. Pamiętam ściany, widzę kształt grzejnika, ale obraz twarzy gospodarza tego pokoju całkowicie znikł i w żaden sposób nie mogę go sobie przypomnieć. Twarz, której nie da się namalować, narysować w komiksie. Ani w żaden inny sposób przedstawić. Otwieram oczy, patrzę. Ach, tak, to tak ona wyglądała. I nawet nie odczuwam satysfakcji, że ją pamiętam. Właściwie to nawet po otwarciu oczu i ponownym spojrzeniu nie można było sobie tej twarzy przypomnieć, i z niesmakiem i irytacją odwracało się wzrok. Już nawet portret pośmiertny ma w sobie więcej wyrazu, pozostawia jakieś wrażenie, a tu, Hm. Może gdyby nasadzić na korpus człowieka łeb pociągowego konia, uzyskałoby się podobny efekt? Sam nie wiem. W każdym razie, z jakiegoś powodu, widok był odpychający, budził niesmak upatrzącego. Nigdy nie widziałem równie tajemniczej, nieprzeniknionej twarzy mężczyzny. Dziennik pierwszy. Mam za sobą życie przepełnione wstydem. Nie wiem, na czym polega ludzkie życie. Urodziłem się na wsi daleko na północy, i pierwszy pociąg zobaczyłem, kiedy miałem już sporo lat. Wbiegałem i zbiegałem z wiaduktu nad torami, zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, że ma on praktyczny cel że służy do przechodzenia z peronu na peron. Myślałem, że zbudowano go specjalnie po to, by uatrakcyjnić dworzec, wyposażając go na wzór zagranicznych centrów rozrywkowych, w nowoczesne. Eleganckie urządzenia pomyślane dla czystej przyjemności. Byłem o tym przekonany bardzo długo. Uważałem wbieganie i zbieganie z wiaduktu za świetną zabawę, najbardziej wyszukane dobrodziejstwo, jakie oferowała kolej. A kiedy odkryłem później, że to najzwyklejsze, mające praktyczny cel urządzenie służące pasażerom do przechodzenia między peronami, mój zapał od razu minął. Kiedy oglądałem na ilustracjach w książeczkach dla dzieci Kolej Podziemną, byłem pewny, że wymyślono ją nie ze względów praktycznych, ale dlatego, że jazda pod ziemią jest o wiele ciekawszą, oryginalniejszą rozrywką. Jako dziecko byłem bardzo chorowity i wiele czasu przeleżałem w łóżku. Leżąc, dziwiłem się, dlaczego poszewki na poduszkę i koperty na kołdrę muszą być tak beznadziejnie brzydkie. A kiedy w wieku około dwudziestu lat zrozumiałem, do czego służą, ogarnął mnie głęboki smutek na myśl o tym, jak żałośnie przyziemnymi istotami są ludzie. Nie znałem uczucia głodu. Rzecz nie w tym, że w domu, w którym dorastałem, jedzenia było pod dostatkiem, nie. Nie w tym banalnym znaczeniu. Po prostu nie wiedziałem, co to znaczy być głodnym. Dziwnie to zabrzmi, ale nawet jeśli byłem głodny, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Kiedy wracałem ze szkoły, czy to z podstawowej, czy z gimnazjum, domownicy witali mnie słowami: O, pewnie jesteś głodny, co? Dobrze pamiętamy to potworne uczucie głodu, kiedy się wracało ze szkoły. I robiło się poruszenie. To może zjesz trochę fasolki na to na słodko, albo weź sobie biszkopt. Patrz, jest tutaj, a może kawałek chleba, nie chcesz? I tak dalej w tym stylu. Na co ja, swoim zwyczajem próbując zadowolić innych, burczałem Tak, jestem głodny i na siłę wpychałem sobie do ust parę ziaren fasoli. Ale co to jest prawdziwe uczucie głodu? I miałem zielonego pojęcia. Jeść, rzecz jasna, jem i to całkiem sporo, ale prawie sobie nie przypominam, abym kiedykolwiek sięgnął po jedzenie, dlatego że czułem głód. Pociągają mnie potrawy uchodzące za oryginalne, za rarytasy. Kiedy jestem u kogoś z wizytą i gospodarze czymś częstują, zazwyczaj także zjadam, nawet jeśli trochę zmusu. Tak, najprzykrzejsze chwile, zapamiętane z dzieciństwa, to była pora posiłków we własnym domu. U nas na wsi cała nasza dziesięcioosobowa rodzina siadała za stołem w dwóch rzędach naprzeciw siebie, a ja jako najmłodszy na samym końcu. W jadalni panował półmrok. I widok kilkunastu domowników spożywających w milczeniu obiad zawsze przejmował mnie chłodem. Ponieważ pielęgnowano u nas dawne wiejskie obyczaje, jadłospis był ustalony zawsze ten sam. Nie można było nawet marzyć o żadnych przysmakach czy wyszukanych daniach. W końcu zacząłem bać się pory posiłków. Trzęsąc się ze zimna na końcu stołu w ponurym pokoju, Nabierałem po trochu jedzenie i wpychając je do ust, zastanawiałem się, dlaczego ludzie muszą dzień w dzień regularnie jeść. Przychodziło mi nawet czasem na myśl, że członkowie rodziny, którzy schodzą się w ponurym pokoju trzy razy dziennie o ustalonych godzinach, zajmują wyznaczone miejsca wokół stołu i z poważną miną, nawet jeśli nie odczuwają głodu, w milczeniu przeżywają jedzenie, zachowują się tak, jak gdyby uczestniczyli w jakimś. Przebłagalnym obrzędzie dla błąkających się po domu duchów. Mówiono, musisz jeść, bo inaczej umrzesz. A ja odbierałem to po prostu jako paskudną groźbę. Ten przesąd, bo zawsze uważałem, że to przesąd i nadal tak uważam, napełnił mnie jednak niepokojem i strachem. Człowiek, powiadano, jeśli nie je, umiera. Pracuje po to, żeby jeść. Brzmiało mi to wyjątkowo niezrozumiale i budziło lęk, nie pojmowałem zatem, co skłania ludzi do działania. Zaczęło mnie to gnębić. Przeświadczenie, że moje wyobrażenie szczęścia zupełnie rozmija się z tym, jak postrzegają je inni, napawało mnie obawą. Dręczyło i nie dawało spać po nocach do tego stopnia, że byłem bliski szaleństwa. Czy ja jestem szczęśliwy? Odkąd pamiętam. Od dzieciństwa zawsze mi wmawiano, że mam szczęście. Mówiono ty to jesteś szczęściarz, a ja czułem się jakbym był w piekle i wydawało mi się, że ci wszyscy, którzy uważali mnie za szczęściarza, mają się znacznie bez porównania lepiej. Niekiedy myślałem sobie nawet, że gdyby z tych powiedzmy dziesięciu worków nieszczęść, które dźwigałem na barkach, ktoś wziął na siebie choćby jeden, to by się chyba pod nim załamał. Po prostu nie mogę tego pojąć. Nie potrafię zrozumieć charakteru ani rozmiaru cierpienia bliźniego. Zdawałoby się, że zwykłym życiowym problemom, konkretnym dolegliwościom da się dość łatwo zaradzić, na przykład najeść się do syta, zaspokoić głód. Możliwe jednak, że są one największymi udrękami. Istnym piekłem, przy którym te moje dziesięć worków cierpienia jest niczym. Tego nie wiem. Ale jeżeli moi bliźni są w stanie, nie odbierając sobie życia i nie popadając w szaleństwo, nie załamując się i nie ulegając rozpaczy, walczyć o przetrwanie i jeszcze rozprawiać o polityce, to czy oni naprawdę cierpią? A może stali się na wskroś egoistami i przekonani o słuszności tego wyboru nigdy nie ulegli zwątpieniu? Jeśli tak, jest im lżej. Ale zapewne ludzie już tacy są i lepsi nie będą. Sam nie wiem. Czy śpią nocami mocnym snem i budzą się rano w błogim nastroju? O czym śnią? O czym myślą, idąc ulicą? O pieniądzach? No, chyba nie tylko. Owszem, zdarzało mi się słyszeć, że człowiek żyje po to, żeby jeść, ale nie słyszałem, aby żył dla pieniędzy. Chociaż, czy ja wiem? Może to zależy. Nawet tego nie wiem. Im dłużej myślę, tym mniej rozumiem. I coraz większym niepokojem. I przerażeniem przejmuje mnie myśl, że ja jeden jestem jakimś kompletnym odmieńcem. W ogóle nie umiem rozmawiać z drugim człowiekiem. Nie wiem, o czym mam mówić ani jak. Po prostu nie wiem. No i wymyśliłem: będę błaznem. Był to dla mnie ostatni już sposób na przypodobanie się ludziom. Sparaliżowany strachem przed drugim człowiekiem, nie mogłem przestać o nim myśleć. I oto dzięki błazeństwu udało mi się znaleźć jakąś wątłą nić łączącą mnie z ludźmi. Umizgałem się z przylepionym do twarzy sztucznym uśmiechem, a jednocześnie, zlany zimnym potem, czułem w głębi serca desperacki lęk, jak gdyby ocierał się o skrajne niebezpieczeństwo. Jako dziecko nic nie wiedziałem nawet o moich najbliższych krewnych, ani czy im ciężko, ani jakie mają poglądy. I już wtedy przerażony, nie wiedząc, jak sobie poradzić w tej nieznośnej sytuacji, opanowałem po mistrzowsku sztukę błaznowania. Inaczej mówiąc, nie wiedzieć, kiedy stałem się dzieckiem, które nigdy nie mówiło prawdy. Na naszych wspólnych rodzinnych zdjęciach z tamtych czasów wszyscy mają poważne miny, i tylko moja twarz wykrzywia się w dziwacznym uśmiechu. Ot, jeszcze jeden przykład smutnej młodzieńczej błazenady. Ani razu nie zdarzyło się, bym odpowiedział na uwagę kogoś z dorosłych. Nawet błahe upomnienie spadało na mnie jak grom z jasnego nieba, i prawie odchodziłem od zmysłów, ze strachu. Przekonany, że w tych upomnieniach zawarta jest jakaś odwieczna, nienaruszalna ludzka prawda, nie śmiałem się sprzeciwić. A skoro, myślałem, nie potrafię sprostać wymogom płynącym z tych prawd, po prostu nie zasługuję, by przebywać pośród ludzi. To też nie umiałem ani oponować, ani bronić się. Nabrałem przekonania, że kiedy ktoś mnie ruga, to na pewno wina jest po mojej stronie i przyjmując pokornie te ataki, żyłem w strachu bliskim szaleństwa. Rozumiem, oczywiście, że nikt nie lubi być obiektem krytyki, albo gniewu, to nic miłego, ale ja w twarzy rozgniewanego człowieka widzę instynkt zwierzęcia straszniejszy niż urozjuszonego lwa, krokodyla, albo smoka. Zazwyczaj ów instynkt się maskuje, ale ilekroć widziałem człowieka, który powodowany gniewem ujawniał prawdziwą, przerażającą ludzką naturę, włos jeżył mi się na głowie. Na myśl o tym, że jest to zapewne jedna z cech koniecznych, aby przeżyć, byłem bliski załamania. W nieustannym strachu przed ludźmi, bez odrobiny pewności siebie, chowając w sercu udrękę, skrywając melancholię i nieśmiałość. Przyjąłem pozę beztroskiego optymisty i stopniowo doszedłem do perfekcji w odgrywaniu roli błazeńskiego dziwadła. Byleby zabawić ludzi, mniejsza o to jak, i w ten sposób znaleźć się samemu poza ich tak zwanym życiem. A to, sądziłem, nikomu nie sprawi chyba wielkiej różnicy. Żeby tylko nie narazić się swoją osobą, być nikim, być powietrzem, niebem, to pragnienie wzbierało we mnie nieustannie. No i, najlepiej jak umiałem, usłużnie zabawiałem moim błazeństwem rodzinę. Stawałem na głowie, żeby rozbawić nawet służących i służące, których rozumiałem jeszcze mniej niż członków rodziny. Pamiętam, rozśmieszałem kiedyś domowników paradując w lecie po korytarzu w bawełnianym kimonku, z pod którego wystawały rękawy z jaskrawo czerwonej wełny. Nawet najstarszego brata, zazwyczaj ponuraka, tak to wtedy ubawiło, że najpierw się zaśmiał, a potem powiedział nieznośnie czułym tonem: No wiesz, Jocian, tyś chyba na głowę upadł. Wyglądasz w tym jak wariat? Jeszcze na tyle nie zwariowałem, żeby nie odróżnić zimna od gorąca. I w środku upalnego lata chodzić w wełnianym swetrze. Po prostu podkradłem starszej siostrze wełniane getry, naciągnąłem na ręce tak, że wystawałem mi z rękawów kimona. I wyglądały, jakby to był sweter. Ojciec, ze względu na liczne obowiązki, często wyjeżdżał do Tokio. Miał drugi dom w Sakuragi, w dzielnicy Ueno, gdzie spędzał ponad połowę każdego miesiąca. Kiedy wracał do domu, zawsze obdarowywał rodzinę, a nawet dalszych krewnych, niezwykle hojnymi upominkami. Taki miał zwyczaj. Któregoś wieczoru, w przeddzień kolejnego wyjazdu, Zwołał do salonu wszystkie dzieci i z uśmiechem pytał każde z nas po kolei, co chciałoby tym razem dostać. Wszystkie odpowiedzi skrzętnie zapisywał w notesie. Ojciec rzadko bywał dla nas, taki miły. No, a ty, Jodzo? Zapytał, a mnie odjęło mowę. Kiedy pytano mnie, co bym chciał, natychmiast traciłem chęć na cokolwiek. Wszystko jedno, myślałem. Jak gdyby jakiś instynkt podpowiadał mi, że i tak nie ma takiej rzeczy, która sprawiłaby mi przyjemność. A jednocześnie nie umiałem odmówić przyjęcia prezentu, choćby nie wiem jak mi się nie podobał. Jeśli coś mi się nie podobało, nie umiałem tego powiedzieć, ale równie ciężkim przeżyciem było przyjęcie tego, co mi się podobało. Ogarniał mnie wtedy nieopisany lęk i podchodziłem do tej rzeczy niepewnie. Z wahaniem, jakbym miał zjeść coś okropnie gorzkiego, albo jakbym coś podkradał. Inaczej mówiąc, nie umiałem dokonać najprostszego wyboru w rodzaju czy to, czy tamto. Mam wrażenie, że była to jedna z tych przypadłości, które złożyły się na to, co po latach nazywałem życiem przepełnionym wstydem. Przejęty milczałem, ojciec więc, nieco zirytowany, zapytał: To jak? Pewnie książkę. A wiesz, widziałem, że w tym zaułku handlowym w Asakusie sprzedają maski z lwią grzywą o rozmiarach w sam raz dla dzieci. Wiesz, takie, które się zakłada na głowę i tańczy noworoczny taniec lwa. Chciałbyś? Czy chciałbyś? Jeśli ktoś tak zapytał, to koniec. No i nie zdołałem znaleźć żadnej błazeńskiej odpowiedzi. Aktor błazen oblał z Kretesem. Pewnie wolałby książkę, wtrącił z poważną miną najstarszy brat. Ach tak. Ojciec jakby w ogóle przestało go to obchodzić, zamknął strzaskiem notes, niczego nie zapisując. Ale się wygłupiłem, pomyślałem. Rozgniewałem ojca, a jego zemsta będzie okrutna. W nocy, dygocąc pod kołdrą, myślałem ze strachem tylko o tym, co zrobić, żeby jakoś uratować sytuację. Wstałem po cichu, poszedłem do salonu, wysunąłem z biurka szufladę, w której, jak wiedziałem, ojciec schował notes. Wyciągnąłem go i, kartkując, znalazłem stronę z zamówieniami na prezenty. Zwilżywszy język ołówkiem, wpisałem taniec lwa i poszedłem spać. Żadnej lwiej grzywy nie chciałem. Tak, wolałbym książkę. Ośmieliłem się zakraść nocą do salonu, bo dotarło do mnie, że ojcu samemu zależałoby kupić mi w prezencie maskę. Więc pomyślałem z nadzieją, że poprawię mu w ten sposób humor. Okazało się, że ten mój akt desperacji przyniósł idealnie zamierzony skutek. Siedziałem w dziecinnym pokoju, kiedy usłyszałem, jak ojciec, który wrócił właśnie z Tokio, głośno mówił do mamy: Wiesz, otwieram w sklepie z zabawkami notes, patrzę. I proszę, co tam jest napisane. Taniec lwa to nie jest moje pismo. Czyli? Zastanawiam się, no i wszystko jasne. Dowcipnij z tego naszego jodzo. Kiedy go pytałem, milczał i tylko głupkowato się uśmiechał. A potem strasznie zapragnął dostać tego lwa. Wiadomo, niezły z niego oryginał. Udaje, że mu nie zależy, po czym pisze dokładnie, co by chciał. Mógł przecież wyraźnie powiedzieć, skoro mu tak zależało. Nieźle się uśmiałem w tym sklepie Zawołaj go, niech tu zaraz przyjdzie Kiedy indziej zebrałem służbę w jednym z naszych pokojów Urządzonym w zachodnim stylu Kazałem któremuś ze służących walić bez ładu i składu w klawisze pianina Mieszkaliśmy co prawda na wsi Ale w domu niczego nam nie brakowało I w takt tego jazgotu zabawiałem towarzystwo jakimś dziwacznym tańcem indiańskim A wszyscy pękali ze śmiechu Młodszy brat wyjął aparat z fleszem i sfotografował mnie, kiedy tak idiotycznie podrygiwałem. A potem na zdjęciu widać było wyraźnie, że spod przepaski, którą obwiązałem się na biodrach, naprawdę była to perkalowa chusta. Wystaje mi mały kutasik. Nic więc dziwnego, że cały dom głośno rechotał. Nieoczekiwanie mogłem zaliczyć sobie jeszcze jeden sukces. Prenumerowałem z dziesięć, może nawet więcej, młodzieżowych czasopism miesięcznie, a oprócz tego zaczytywałem się pokryjomu w rozmaitych książkach, które sprowadzałem sobie z Tokio. Stałem się też namiętnym miłośnikiem seryjnych komiksów, takich jak Doktor Groch z Kapustą albo Doktor O co chodzi. A ponieważ byłem nieźle oczytany w literaturze popularnej z dawnych czasów, takiej jak opowieści o duchach, komiczne dialogi i monologi, humorystyczne gawędy starego Tokio i tym podobne, bez żadnych trudności rozśmieszałem z kamienną twarzą domowników. No dobrze, ale ojej, szkoła. W tamtym okresie cieszyłem się już niejakim poważaniem. Chociaż znowu już samo to bycie poważanym mnie zatrważało. Dla mnie poważany oznaczało kogoś, kto oszukując niemal wszystkich najbliższych, zostaje w końcu zdemaskowany przez jakąś wyższą instancję i tak bezlitośnie przez nią zgnieciony, że dla zmazania wstydu nie pozostaje mu nic innego, jak odebrać sobie życie. To właśnie oznaczało dla mnie cieszyć się poważaniem. Jak to jest? Oszukując innych, zdobywasz szacunek, po czym ktoś cię rozgryza i wszyscy się dowiadują, że byli oszukiwani. Jaka będzie ich wściekłość? Jaka zemsta cię czeka? Na samą myśl o tym wstrząsa mną dreszcz. Otóż zyskałem sobie w szkole coś w rodzaju szacunku. I to nie dlatego, że pochodzę, jak mówią, z bogatego domu, tylko dlatego, że miałem opinię tak zwanego zdolnego. Od dziecka byłem chorowity. Zdarzało się, że przez miesiąc albo dwa, a bywało, że i przez niemal cały rok szkolny chorowałem. Mimo to, gdy zdrowiałem i zawożono mnie rikszą do szkoły, po końcowych egzaminach okazywało się, że jestem najlepszy z całej klasy. Nawet kiedy byłem zdrowy, w ogóle się nie uczyłem. Zabawiałem się podczas lekcji rysowaniem komiksów, które później na przerwach pokazywałem i opowiadałem ich treść, rozśmieszając wszystkich. Jeśli zadane było wypracowanie, pisałem różne śmieszne historyjki, i chociaż nauczyciel mnie upominał, nie przestawałem tego robić. Wiedziałem, że w duchu już z góry cieszył się, że będzie mógł się pośmiać z moich opowiastek. Jadąc kiedyś z mamą pociągiem do Tokio, zrobiłem siku do spluwaczki w korytarzu. Dobrze już wiedziałem, że to spluwaczka, ale zrobiłem to świadomie. Ot, taki niewinny dziecięcy wybryk. Opisałem potem w żałosnym tonie tę moją wpadkę i wręczyłem w formie wypracowania nauczycielowi. Pewien, że historyjka rozbawi profesora, szedłem po cichu za nim, gdy zmierzał do pokoju nauczycielskiego. Po wyjściu z klasy od razu wybrał ze sterty innych wypracowań moje i idąc korytarzem, czytał je chichocząc. Wszedł do pokoju nauczycielskiego i najwyraźniej sam zakończył już lekturę, bo zauważyłem, jak zaczerwieniony ze śmiechu czyta na głos pozostałym nauczycielom. Byłem z siebie bardzo zadowolony. A to ciło buziak. Zyskałem zatem opinię łobuza. Udało mi się uniknąć tego, by traktowano mnie z szacunkiem. Na świadectwach miałem ze wszystkich przedmiotów celujące, tylko ze sprawowania czwórki lub trójki, co także niepomiernie bawiło wszystkich domowników. Tymczasem z natury byłem dokładnym przeciwieństwem tego, co rozumie się przez łobuza. W owym czasie doświadczyłem już niemało nikczemnych rzeczy ze strony pokojówek i służących. Bywałem molestowany. Dziś, po latach, myślę, że popełnianie takich czynów wobec nieletnich to najpodlejsza i najukrutniejsza ze wszystkich zbrodni, jakich może dopuścić się człowiek. Ale wytrzymałem. A nawet miałem wrażenie, jakby to doświadczenie pozwoliło mi poznać jeszcze jeden rys charakteru człowieka. I w poczuciu bezsilności, śmiałem się. Gdybym wówczas zwykł mówić prawdę, być może nie bałbym się wyznać rodzicom, co mnie spotkało. Tylko, że ja nawet moich rodziców do końca nie rozumiałem. Nie wierzyłem, że zwrócenie się do kogoś z prośbą o interwencję może coś pomóc. A gdybym nawet doniósł o tym, co mnie spotkało, ojcu, matce, policji, wniósł skargę do wyższych instancji, to czy przez jakiejś znajomości tak nie zatuszowano by sprawy, nie ukryto w imię wyższych racji? Sam nie wiem. Nie można liczyć na bezstronność, to oczywiste. Wiadomo, światem rządzą koneksje. Odwołanie się do kogoś nic by nie dało. Czułem, że nie mam innego wyjścia, jak znosić wszystko w milczeniu i nadal grać błazna. Mogą sobie ze mnie drwić. Co ty wygadujesz, że co, że niby nie można pokładać wiary w ludziach? A od kiedy to jesteś chrześcijaninem, he? Nie wydaje mi się jednak, żeby brak zaufania do drugiego człowieka miał od razu sprowadzać na drogę wiary. Mało to ludzi, łącznie z tymi, co się tak ze mnie podśmiewają, którzy kompletnie sobie nawzajem nie ufając, żyją w najlepsze, nie zaprzątając sobie głowy jehową. Zdarzyło się kiedyś, a byłem jeszcze mały, że pewien znany polityk, jakaś sława z tej samej, co mój ojciec, partii, przyjechał do naszego miasta wygłosić przemówienie. Służący zabrali mnie do teatru, żebyśmy mogli go posłuchać. Sala była wypełniona po brzegi. Mieszkańcy, zwłaszcza bliscy znajomi ojca, którzy stawili się w komplecie, oklaskiwali mówcę gorącymi brawami. Po wysłuchaniu przemówienia ludzie wylegli na ośnieżoną drogę i po ciemku w cztero-pięcioosobowych grupkach zmierzali ku swoim domostwom. Głośno wymieniając zgryźliwe komentarze pod adresem wieczornego wiecu. W ogólnej wrzawie rozpoznałem głos kogoś szczególnie blisko zaprzyjaźnionego z ojcem. Słychać było gniewne komentarze tzw. towarzyszy ojca, którzy to krytykowali jego słowo wstępne jako nieudolne, to znów naśmiewali się z wystąpienia, w którym w ogóle nie było wiadomo o co chodzi. Po czym ci sami ludzie, wstąpiwszy do naszego domu, zgromadzili się w salonie i entuzjastycznie wychwalali wieczorny wiec. A kiedy mama zapytała służących, jak im się wiec podobał, odpowiadali bez zajęknienia, że było naprawdę ciekawie. Po czym wracali do domów, zgodnie narzekając, że nie ma nic nudniejszego niż wieca. Ale to tylko drobny przykład. Wydaje mi się, że życie ludzkie pełne jest przejawów jaskrawej, jawnej nieszczerości. Do tego stopnia, że oszukujący się nawzajem ludzie nie zdają sobie nawet sprawy, że się oszukują, ani też o dziwo nie czują się z tym źle. Ja tego wzajemnego oszukiwania się aż tak bardzo nie przeżywam. W końcu sam nie robię od rana do wieczora nic innego, tylko nabieram ludzi moim błaznowaniem. Jakoś nie umiałem poważnie przejąć się tą moralnością, którą pod określeniami prawość, uczciwość propagują podręczniki etyki. Nie pojmuję tylko, jak można wieść beztroskie życie, dopuszczając się jednocześnie niegodziwych czynów. Jakoś nikt nie zdradził mi rozwiązania tej zagadki. Gdybym odkrył te tajemnice, może nie musiałbym tak bardzo bać się ludzi, wychodzić ze skóry, żeby się im przypodobać. Nie zmagałbym się do tego stopnia z życiem i nie dręczył co noc w piekielnych męczarniach. Myślę, że jeśli nikomu nie powiedziałem o ohydnym występku, jakiego dopuszczono się wobec mnie, to nie z braku zaufania do ludzi, ani, rzecz jasna, za sprawą religijnych zasad, tylko dlatego, że ludzie w sposób bezwzględny odseparowali mnie, Jodzo, od sfery wzajemnego zaufania. Niekiedy nie mogłem nawet zrozumieć zachowania własnego ojca i matki. Mam wrażenie, że wiele kobiet instynktownie wyczuwało tę aurę samotności, o której nikomu nie mówiłem. I między innymi dlatego byłem po latach na wiele sposobów wykorzystywany. Dla kobiet byłem mężczyzną, który potrafi dochować tajemnicy miłości. Wsłuchaj z czytelnikiem. Zapraszamy do słuchania kolejnego odcinka.